Dobra, dzisiaj lecimy z filmikiem takim o Samsungu J5, który kupiłem za 30 zł. I jego historia jest taka. Działał bez problemu. Gościu go trzymał w ręce, chciał zrobić zdjęcie, wypadł mu. Upadł na podłogę gdzieś. No i się wyłączył i przestał już w ogóle działać. Także zobaczymy, co się mniej więcej z nim mogło stać. Ja osobiście podejrzewam, że po takim upadku ekran się po prostu rozwalił. Zresztą widać nawet, że jest tutaj popękany. Generalnie nie widać, żeby on był wylany. Jest na pewno popękany. Jak się złapie. O, było widać taką ryskę tutaj. Tu jest to pęknięcie. No i ono idzie jakoś tak tutaj w ten róg. Widzicie, jakie jest pęknięcie? Także osobiście ja już według tego opisu podejrzewam taką sytuację, że ten telefon po prostu ma uszkodzony ekran LCD. No ale za trzy dychy sobie pomyślałem, że może będzie warto go kupić, nakręcić ten filmik. No i potem pomyślimy, czy opłaca się go robić, jeżeli w sam ekran trzeba tylko było wymienić. Po ile chodzą takie ekrany? Mniej więcej trzeba będzie zobaczyć. No i generalnie pokażę Wam tutaj kilka rzeczy. Najpierw zobaczmy sobie tutaj z ścianki tego telefonu. Jest ok. Mikrofon, micro USB, wejście na jacka 3,5 mm. Jeszcze robią na szczęście. Druga strona to jest tylko przycisk power do włączania. Tutaj jest taka wnęka, żeby otworzyć klapkę. Na górze nic nie mamy. Jeżeli chodzi o front, to tutaj mamy. Nie wiem, która jest kamera. To jest chyba kamera. Tu są jakieś czujniki. No i tutaj z przodu, czyżby była dioda? Powiem Wam szczerze, że nie znam dokładnie specyfikacji Samsunga J5. Także wybaczcie mi. Z drugiej strony mamy kamerkę, diodę LED. No i tutaj chyba jest głośnik, czyżby był? Tak umieszczony na górze? Tak, to jest głośnik. Tak to rozwiązali. Nie na dole, jak to zazwyczaj bywa w telefonach, tylko umieścili tak o. Według mnie to rozwiązanie jest chyba kiepskie, bo nawet można zasłonić ten głośnik palcem przez przypadek, wytłumić go. Dobra, lecimy. Najpierw sprawdzimy go. W zasadzie mógłbym sprawdzić najpierw baterię. Poczekajcie chwilę. Będziemy sobie robili po kolei takie czynności. Sobie ustawię na 20. Sprawdzimy najpierw bateryjkę. Tak wygląda po otwarciu. Powiem Wam, że o tyle dobrze, że nie jest zalany. Zresztą zobaczymy, czy on był zalany, bo są pewnie po otwarciu, jak go otworzymy, będą papierki te lakmusowe, które zmieniają kolor na czerwony. Najpierw sobie zobaczymy bateryjkę od Samsunga J5. Jakie ona ma tutaj wartości? 3100 mAh, 4,4 V, 3,85 nominalna wartość. Lion Battery. Z drugiej strony mamy coś takiego. No i od góry mamy cztery piny na te całe ładowanie. I tak wygląda bateryjka. I teraz tylko gdzie jest plus? Plus i minus tu jest. Dobra. Czyli plus to jest, nawet jest zaznaczone tutaj na baterii.
Plus to jest pierwszy, minus to jest trzeci. Czyli dzielimy z plusem. I trzeci minus. Ma 4,8 V, czyli jest naładowana. Podejrzewam, że gdzieś, ile tutaj podejrzewali? Podawali 4,4. No, 40% może mieć. Bateria jest naładowana. Sprawdzamy, co się dzieje po włożeniu. Po włożeniu telefon nic nie reaguje. Naciskam przycisk power. Zawibrował. Telefon zawibrował. Czyli tak jakby się uruchamiał. Tu widać to pęknięcie teraz. Naciskam teraz przyciski głośności. Sobie odsłonię jedną słuchawkę od ucha, żeby to lepiej słyszeć. Dobra, mamy pierwszy objaw. Telefon zawibrował, nie włącza się, nie ma obrazu. Nieraz jest tak, że jak się załaduje do systemu, to słychać. Różne te dźwięki. Bo być może jest taki motyw. Chciałbym, żeby był ekran sprawny, a żeby się po prostu coś innego wysypało. Można go też potem próbować wgrać mu oprogramowanie najnowsze. Albo spróbować też do reset do ustawień fabrycznych, tylko nie wiem, jak w tym modelu się robi, jakie są kombinacje klawiszy, potem sobie poczytam. No ale dobra. Nie ma żadnej reakcji. Teraz zobaczmy sobie następną rzecz. Sprawdzimy sobie, jak on się będzie zachowywał pod takim testerem USB. Ja sobie tutaj to podłączę. Patrzcie, odłączyłem, a jeszcze trzyma. Kondensatory prawdopodobnie jeszcze trzymają prąd. O, i zgas. Dobra, to sobie podłączymy pod ten miernik. Zobaczymy, jakie on tutaj pokaże nam wartości, czy nie ma zwary. Przy okazji się dowiemy. 4,96,000. Podpinam. Było słychać dźwięk podpięcia ładowarki, czyli jest jakby w systemie. I teraz zobaczmy sobie. Pokażę wam to tak, o, bo nie starcza mi kabla. 0,90, 0,80, 1 amper, czyli telefon jest ładowany, bez problemu. Cicho, cicho, cicho. Akurat zawsze, kiedy nagrywam, to muszą mi się papugi dziać. Chyba słyszałem, jak gadam. Tak, leci. Prawie 1 amper. A to dokładnie jest 4,7 W. Ile? 4,9 nawet. Nie, 4,7. 4,7 pokazuje wata. Czyli możemy stwierdzić już tak. Telefon jest ładowany, słychać dźwięki. Co dalej? Dalej to ja go rozkręcę. W tym celu już na pewno nic nie zrobię. Jedynie mógłbym jeszcze pokusić się o reset do ustawień fabrycznych, tylko nie wiem, jak to się robi. Tak więc nie, na razie sobie go rozkręcimy. Zobaczymy, jak wygląda
ta płytka. Przy okazji wytestujemy sobie ten śrubokręcik. Tu jest na co na. Tu jest akurat są śrubki. Krzyżak. Także spoko luzik. Nawet e-mail jest. Można sprawdzić, czy nie był kradziony. Dobra. Teraz tak. Weźmiemy sobie to. I lecimy ze śrubkami. Trochę tych śrubek będzie, ja sobie będę je kładł tutaj na tą. Dobrze, że jest ten magnesik, to przynajmniej śrubki się ściągają do tego. Druga. On trochę jest skręcony. Trzecia. Mam nadzieję, że tutaj. Troszeczkę mi się dziwnie odkręca tym śrubokrętem. Wiecie dlaczego? Ponieważ ta końcówka tutaj na górze, ona się kręci. Jakoś tak mi jest dziwnie. Dziwnie ona mi lata. Troszeczkę lepiej mi się odkręca tym normalnym. No, jakoś tak. Nie mogę się przyzwyczaić do tego. Jak coś, to zakleję. Klejem, żeby się nie ruszała. Widziałem nieraz na filmikach goście, jak takie właśnie śrubokręciki trzymają tak, że najpierw sobie wejdą w śrubkę i potem tutaj tak jakby kładą rękę i kręcą, nie? Ale mi to nie podchodzi centralnie. Wolę, jak jest po prostu wszystko stabilne, albo jeszcze się nie nauczyłem tak dobrze wykręcać śrubek. Z takim systemem to nazwijmy. Też tych śrubek tyle, ja pierdzielę. Dużo, no. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem już na jednej trzeciej obudowy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa na trzy na cztery na pięć na sześć na siedem na 18 śrubek. Ja pierdzielę. Na pewno jest skręcony jak ruski czołg. Dobra, zostało nam jeszcze kilka. Samo wykręcenie śrubek trwa 5 minut. Szkoda, że nie można. Mogłem zapauzować chociaż to. Ale dobra, przynajmniej leci to wszystko po kolei. Ile mi tego jeszcze zostało? Jeszcze ile? Trzy. O matko, nie, ręka boli. A tutaj co jest? Też jest. Okej. I the last one. A tutaj jest jakaś taka. Dobra, sobie zmienię końcówkę. To jest troszeczkę jakby za duża. No i te magiczne wkładanie tutaj tych bitów. Wezmę sobie tutaj, jakie są. O, ten może będzie dobry.
taki bardziej. Nie, ten się przekręca. Dobra, wezmę może tego. Troszeczkę innego. To jest jakby inna śrubka. O, teraz idealnie wszedł. No wychodź. No co za szelma, nie chce wyjść. Wiecie co, ja muszę sobie tutaj chyba wydłubać. No. Dobra, po licho. Już zdejmiemy tą klapkę bez tego. Także mam nadzieję, że tutaj wszystkie są śrubki już wykręcone. Wszystkie. Nie uciekła daleko. Fuksior. Także ściągamy sobie. Bardzo łatwo jest się dostać do środka. No i mamy tutaj głośniczek. Tak jak mówiłem. Tu jest głośnik. O, dosyć spory. Sprawdzimy, ile on ma ohmów. Podejrzewam, że będzie miał gdzieś z 30. 30 albo. Albo i mniej. Tutaj nie. Chwilę muszę zobaczyć, gdzie on ma. Niemożliwe. Jak na płycie wchodzą te piny? No tak, tu są dwa. Także to powinno być od głośnika. C2 tutaj. Sześć omów. No, sześć omów. A, zobaczcie sobie. Daję na zakres 200. Zawsze muszą jakieś kabelki przeszkadzać. Równiutkie 6 ohmów ma. To mało. W BlackBerry miałem po 30 głośniki ohmów. Także tak wygląda klapka, żeby tak każdy telefon łatwo się rozkręcał. Ha! No i mamy naszą płytę główną. Całą. Widzimy, tu jest taśma od LCD-ka. I akurat w tym rogu, co jest takie pęknięcie. Poszło. Dobra. To wygląda to tak. Jeszcze jest ten slot na karty SIM taki duży. Ile nagrywam? 18 minut. Łatwo, żeby potem ten plik nie zajmował 5 giga. Wibracja. Umiejscowiona w lewym, dolnym rogu. Wibracja. Ładowanie. Zobaczmy, gdzie on ma jakieś mikrofony. Jest tutaj mikrofon. Widzicie, jest dziurka. Pierwszy mikrofon. Może ma więcej. Wejście słuchawkowe. Na taśmie jest, chyba. To nawet spoko, jak jest na taśmie. Można łatwo wymienić. Ogólnie, jak telefony mają takie elementy na taśmie, to jest fajna sprawa, bo można łatwiutko. Łatwo wymieniać. No i tu mamy tą wibrację, tu mamy na kartę pamięci.
Bardzo małe takie. Taki slot, powiedzmy. I coś najciekawsze. Istnieją różne wersje tego J5. Chyba są nawet dual SIMy. I tutaj widzicie, mamy miejsce na drugi taki slot. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i tu masa, nie? Te kwadraty duże. I teraz powiem wam taki ciekawy motyw. Generalnie można by zrobić tak, pokombinować, że można by wlutować drugie takie gniazdo, jeżeli by dało rady mu wgrać soft, który obsługuje dwie karty SIM. Mielibyśmy wtedy telefon, który działa na dwie SIM-ki. A wlutowanie tego to jest, no, pikuś. Powiedzmy sobie szczerze. Kamerka. No tu jakieś mamy układy pod tą blaszką. No i dobra. Wiecie co? Tak, to jest przednia kamera. C6, C22, 200V. Takie ma oznaczenia. SMJ510F. To być może jest J5. O jest, oznaczenie J5 2016 A09 ALF 51.1. Wersja trzecia. Tu możecie sobie patrzeć, ale co to mamy? Co to jest? Co to jest? Aha, to są jakieś naklejki. Wiecie co? Lecimy pod mikroskop. Będzie ciekawie, fajnie. Zobaczymy sobie tą płytkę bardziej dokładnie. Sobie tutaj porobię miejsce i przelecimy sobie te elementy. Mam nadzieję, że to będzie w miarę jakoś fajnie widać. Także zobaczymy sobie, jak to wygląda pod mikroskopem. Mikroskopem, jak to brzmi pod mikroskopem, fotoobiektywem z włożoną kamerką. Okej, sprzęcior odpalony. Teraz muszę się tylko przełączyć na kamerkę i zaczniemy sobie od gniazda USB i będziemy tak lecieli aż tutaj do tego momentu. Potem wyjmę płytę i zobaczymy sobie dokładniej. Kamerka. Okej, mam. Sobie ustawimy ostrość. Ostrość. Teraz wyłączę sobie może tą jedną lampkę, bo i tak mam oświetlenie, żeby było lepiej widać. Jeszcze sobie naprostuję kamerkę. Chwila, moment, bo jest trochę krzywo. Tak, on leży prosto. Czyli ja muszę w tą. Dobra, teraz jest ok. Więc tak, tu jest róg obudowy. Idzie ta taśma. Może wiecie co? Ja wezmę sobie tego śrubokręta i będę pokazywał. Czy mi się mikrofon wyłączył hardware'owo. Dobra. Więc tak, tu jest te gniazdo słuchawkowe. I ono jest prawdopodobnie na tym. Widzicie? Tasiemka. Tutaj mamy to całe gniazdo. Patrzę.
Czy jakiś układ? USB. Tutaj OK. Tutaj sobie zmienię troszeczkę siłę. W ten sposób chyba będzie może lepiej. Bo za mocno mi świeci. Tutaj są te prawdopodobnie od anteny może jakieś. Anteny. No na pewno od anteny. Bo idzie tutaj do tego. Tu mamy ten od karty. Tą wibrację, ale fajnie się. Taka gąbeczka. Zobaczmy sobie może pinę. No okej, jest. Z problemu. No jak mówiłem, ten drugi slot na kartę SIM można by wlutować się. A tu jest pierwszy slot. Wszystko jest ok. Nie widzę, żeby piny były jakieś powyginane. Więc gniazdo SIM jest ok. Ten cały układ, co mówiłem. No i zbliżamy się do tego naszego do naszej tasiemki od LCD. No i co? I wam powiem, że z tego, co już tutaj widzę, raczej układów nie brakuje. Nic nie poodpadało. I tak sobie jeszcze to zobaczę na normalnym mikroskopie, bo na cyfrze to jest troszeczkę trudniej patrzeć, czy coś jest uszkodzone, czy nie. Jedynie to jest dobre do pokazywania, do takiej inspekcji powierzchownej. No i tutaj jest ta dioda. Tasiemka od LCD. Tutaj jest ok. Zobaczmy sobie w pobliżu tej tasiemki. Same elementy. Potem je jeszcze sobie sprawdzę, ale podejrzewam, że to nie jest wina braku obrazu. Po prostu padły LCD i tyle w temacie. Tutaj mamy jeszcze odładowania baterii. No, tak to wygląda. Kamerka NEW J5. No, widać, że spoko. Kamera jest spoko stanie. Soczewkę ma czyściutką. No, idealnie czysta soczewka. Czyli zdjęcia mógłby fajnie robić. Dobra, teraz co to jest? Od czego to było? Jakieś takie jakby kaptonowe? Chwila, wezmę sobie pincety, które właśnie też kupiłem. Może się przydadzą w końcu do czegoś. Bo tak to śrubokrętem to ja sobie mogę dłubać. Wezmę sobie taką pincetkę. Okej, ta jest fajna. No, zobaczymy teraz jak.
sobie to ściągnę. Się patrzę na ekran. Tutaj mamy jakiś układzik. Sobie to na razie przykleję z boku. Tu mamy jakiś układzik. Tutaj też idzie do czegoś. Nie wiem, czy to jest fabrycznie. Taka folia w J5. Więc ja sobie ją gdzieś na razie z boku dam. No i co? Na razie z tego, co tutaj widzę pod mikroskopem, wszystko jest ok. Zobaczmy sobie to gniazdo jeszcze przy okazji. Ok, odpiąłem. Gniazdo jest takie. Raczej wszystkie piny są. Gdzie co, ja obniżę troszeczkę kamerkę, żeby to było większe. Teraz będę musiał jeszcze wyregulować. Wtedy będzie lepiej widać. Dobra. Mamy to. Teraz jeszcze raz tą tasiemkę pokażę wam. Nie widać nic podejrzanego. Jeżeli chodzi o LCD tasiemkę, to spróbuję sobie jakąś ją złapać. Tak. Tutaj mamy OK. Wszystkie piny są też. Nigdzie nie widzę, żeby coś się działo, więc to jest LCD padnięty. A już mogę to na podstawie jakiegoś tam doświadczenia, które miałem z telefonami, stwierdzić, że... Ale chwila. Tu jest LCD. Dosyć. O, może sobie tak pod kątem dam. Ustawię ostrość teraz. Są cewki jakieś. Widać, że też idzie to do czegoś tam. Nie wiem, czy do jakiejś anteny, czy do zasięgu. Jakiś układ tutaj 54602. No tak patrzę tutaj. Teraz jest dobre oświetlenie, fajne, jak tak pod kątem się trzyma. No gniazdo LCD wygląda ok. Tu nic nie ma. To jakby się nic nie stało. Dobra. Ja wyciągam płytę, przełączę się na widok ten taki ogólny. Żeby nie pogubił tych śrubeczek, kurczę, bo to lata już wszędzie. I teraz byśmy sobie wyciągnęli płytkę. Staram się jakoś ją w miarę wyciągnąć, tylko muszę najpierw podpinać kamerkę. Właśnie, zobaczmy sobie kamerkę jeszcze pod mikroskopem, jak wygląda. Przednia kamerka. Proszę bardzo. Taka maluteńka. Tylko jeszcze ostrość, jakbym sobie ustawił lepszą. Dobra. To jest soczewka. Czyściutka. Elegancko.
Wszystkie piny, wszystkie są. Gniazda jest ok. Także kamerka na pewno nie jest zrąbana. Teraz weźmy sobie, wyciągnijmy płytę główną. Tak, to odpięte, to odpięte, to odpięte, czyli powinna wyjść bez żadnego problemu. Chyba, że tu jest gdzieś jakaś śrubka. Niech jeszcze jest śrubka. Widzicie? Nie zauważyłem śrubki i bym tak ciągnął na chama. Samsung przykręca J5 płytę główną na jedną śrubkę. Więcej nie widzę. Tutaj lecę jeszcze tu. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Trzeba ją odkręcić. Widzicie, jak trzeba patrzeć? Jeden fałszywy ruch. I też przy odkręcaniu takiej śrubki warto uważać bardzo, żeby nam śrubokręt nie zjechał, nie poharatał płyty, a w najgorszym wypadku usunął jakichś elementów, bo mógłbym ją odkręcać, na przykład zjechałby mi i uszkodziłby mi ten układ. Albo gdzieś bym mi tutaj w pobliżu co? No tylko w pobliżu jest ten układ, także mógłbym go uszkodzić, tak jak to miało miejsce na filmiku ostatnio Rafała Bielawskiego, który miał płytę od jakiegoś tam komputera, gdzie też ktoś tak pojechał po płycie śrubokrętem, że masakra. No i widzicie, po odkręceniu tej śrubki, jeszcze zobaczę tutaj, czy jest jakaś śrubka, czy nic nie trzyma. Staram się to powolutku robić, żeby nic nie uszkodzić, ale tu nie ma już śrubek. Także pewnie jest na jakimś. Ok. Tak to wygląda. Zdjęcie. Płyta od drugiej strony. Samsung J5. Może jakoś tutaj to złapie mi. USB. Zaraz sobie zobaczymy pod mikroskopem, jak to wygląda ta część. No i tak to generalnie wygląda. Dobra, lecimy pod mikroskop z drugą stroną. Potem jeszcze sobie zobaczymy obudowę też pod mikroskopem. Może ja sobie to oświetlenie jakoś inaczej położę, bo troszeczkę mi jakby. Dobra, w ten sposób niech będzie. Więc lecimy z drugą stroną. Tak, tutaj jest ten pewnie czujnik zbliżeniowy. Prawdopodobnie to jest, że jak przykładamy słuchawkę, telefon do ucha, to nam się wyłącza ekran podczas rozmowy, tak mi się wydaje. Tu mamy diodę. Tu nic ciekawego nie ma. Tutaj są też jakieś układziki. Gdzie jestem? Tutaj, dobra. To jest ta strona i tutaj mamy od baterii. Drugą stronę. Kamerkę. Która jest też odpinana bez problemu. Ja mam też jakąś sekcję 2016-03-08, data produkcji prawdopodobnie tej płyty. Tutaj mamy ekran, 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 ekran. Tutaj mamy jakieś układy. Patrzę sobie, ale jest migotanie, ja pierdzielę.
Wyłączę tą lampkę. Teraz będzie migotanie? Nie jest. Od tej lampki, co była z mikroskopem. Albo mam po prostu. Nie, bo ja mam w pobliżu 60 fipsów, a na pewnie chodzi na 50 i jakieś robią interferencje, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy coś dziwnego. No to jest tak zalane klejem. Widzicie to? Koło USB-ka. What is this? Takie wygląda. Chwila, ja to wezmę sobie. Jeszcze raz. Koło USB-ka to jest? Nie ten USB. No, takie coś dziwnego. Albo to jest jakiś klej, czy co? Powiem wam szczerze, że nie wiem, co to jest, ale potem to przeczyszczę sobie i po. Tutaj mamy już USB-ka. Który? To płyta pracuje, jest ok. USB jest w porządku. Tutaj mamy jeszcze układy. Tutaj też. Widzicie, jak pod kątem zmienia się wszystko? I ono lepiej widać. Tylko niech mi jeszcze OBS, kurde, tak nie laguje. Będzie super. Ale o to chodzi, o światło. Dobra, więc tak. Jeszcze raz sobie zobaczę gniazdo od LCD-ka. Tym razem ustawię sobie ostrość. No i co? Gniazdo od LCD-ka jest w porządku. Nie widać, żeby było coś zjechane. Elementy są. Elementy są. Żaden tutaj nie widzę, żeby odpadł. To jest od kamerki. Tutaj też. Tutaj mamy całą sekcję też układów w pobliżu tego gniazda LCD. Też nie wygląda, żeby jakiś tam gdzieś coś odpadł, czy coś. Dwie te cewki tutaj są. Tylko nie widzę, ile one mają zwojów. A teraz widać bardziej. No trochę jest tych zwojów. 10. Tak więc sobie zobaczymy, co to mi się stało. Czego mi ty zjeżdżasz tak, kamerko? O kurde. Nie wiem dlaczego, ale mi nie uchwyt nie chce utrzymać kamery. Co się stało? Coś mi się stało z uchwytem.
Ale dziwna sprawa. Dychszum. No dobra, będę musiał wyruglować ostrość na tej wysokości, co się zatrzymał. Okej. Okay. A ten sobie zobaczy, o co chodzi z tym uchwytem. Serio, nie widzę, żeby to gniazdo było walnięte. Obrócę sobie na drugą stronę. Bo tu pewnie jest przejście. Przyciski. Przyciski działają spoko. Dobra, lecimy teraz sobie z obudową. Zaczniemy od miejsca, gdzie było USB. Siateczka. Są punkty. To są te punkty, które wchodzą na nie te piny z płyty głównej. Tutaj mamy jakąś sekcję od LCD-ka. No ale widzę, że są wszystkie elementy. To jest pierwsza. Tutaj powinien być układ, ale widzicie, jest jakiś ślad. No, tutaj jest jakiś ślad dziwny, którego no generalnie nie powinno być. Chodzi mi o to. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze od góry. Od góry. Wszystko tak. A, góra nie jest ciekawa. No, dziwne te pola są takie w Samsungu. Jak to wygląda, jak układy. No tu jest normalnie. Tu są te od tego ładowania. Każde dotknięcie takiego czegoś to już praktycznie ślad nie mocniejszy. No. Dobra. Tu już chyba nie ma co więcej pokazywać jeszcze tutaj. A tu są tylko te dwa. Takie miejsca. Pad 1, pad 2. Okej. Więc kwestia jest taka. O, tutaj nie widzę, żeby coś było uszkodzone. Na razie pod cyfrowym mikroskopem nic nie widzę. Okej. Ja zrobię tak, ja już będę, ja praktycznie na tym zakończę filmik, bo to więcej tutaj na razie nic nie zrobię. Ma włączę sobie oświetlenie. Prawdopodobnie do wymiany jest ekran LCD. I tak jest, bo płyta wstaje, nie ma żadnych oznak, żeby była ani po zalaniu, ani żeby była uszkodzona. Ładuje ją bez problemu.
Także jestem pewny na 99,9%, że trzeba po prostu wymienić ekran LCD i ten telefon będzie jak nowy. Tylko przy wymianie tego telefonu, tego ekranu LCD, trzeba by było pewnie powyciągać tutaj kilka rzeczy. Na pewno, to jestem pewny. Z tego co wiem, co na pewno gniazdo słuchawkowe, wibracje. Chyba, żeby było w takim zamienniku, to wtedy nie. Głośnik. Bo podejrzewam, że sprzedają bez głośników takie obudowy. No i tutaj pewnie jakieś gumki. Przyciski to już na pewno będą. No i co? Podsumowanie. Za 30 zł Samsung J5. Niestety, ale z uszkodzonym ekranem LCD. Ja tutaj już nie jestem w stanie nic więcej zrobić. No bo jeżeli on upadł, stłukł się, jest pęknięcie, to gdzieś nastąpiła jakaś przerwa. I po prostu ekran LCD się nie załącza. Ja tu już więcej nic nie wykombinuję, bo żeby go wyciągnąć z tej całej ramki, to jest już mnóstwo zabawy z podgrzewaniem i tak dalej. I ja teraz sobie lecę gdzieś na Allegro albo na OLX i będę patrzył, po ile mogę kupić taki ekran sprawny do Samsunga J5. Bo jeżeli będzie w miarę tanio, myślę, żeby jak do 50 zł ja bym gdzieś spotkał, to bym zainwestował 8 dych, potem sprzedać go za 200 zł. Mamy jakiś tam przychód na jakieś inne rzeczy do kupowania, ewentualnie żeby robić jakieś filmiki. Szkoda, bo bym się nim pobawił. Jak macie jakieś tam swoje uwagi, to piszcie w komentarzach. Ja już nagrywam 52 minuty. Masakra, masakra. Ale dobra, niech będzie. Czego to się nie robi dla publiki, nie? Dobra, ja już kończę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.